Poniedziałek drugiego tygodnia Wielkiego Postu. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią za nadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Bądźcie miłosierni jak Ojciec, ale to znaczy jak? W jaki sposób nasz Ojciec jest miłosierny? Zauważcie, miłosierdzie jest potrzebne tam, gdzie jest wina, gdzie jest grzech, gdzie jest niespłacalny dług. Już samo to zakłada jakiś prawdziwy, realny ogląd sytuacji. Boże miłosierdzie nie polega na tym, że Bóg przychodzi do winowajcy, poklepuje go po ramieniu i mówi: nic się nie stało, uwalniając go w taki sposób od winy. Nie, Bóg przychodzi i mówi winowajcy: stało się. I to tak dużo się stało, że nie jesteś w stanie sam tego długu spłacić, że potrzebujesz daru odpuszczenia, daru miłosierdzia. To jest ważne dla samego winowajcy, bo on również musi sobie tę winę i ten dar uświadomić, ponieważ tylko taka postawa czyni w jego sercu jakąkolwiek przestrzeń na przyjęcie Bożego miłosierdzia. Gdzie ono ma swoje źródło? Otóż miłosierdzie Boga ma źródło w jego miłości, która wyraża się we współczuciu. A to współczucie wynika ni mniej, ni więcej tylko z tego, że Bóg zna dramat grzechu. On doskonale wie, czym jest grzech i doskonale wie, jak nieszczęśliwe konsekwencje rodzi w naszym życiu. Dlatego Bóg na wszelkie możliwe sposoby próbuje nas przed grzechem ustrzec, co my często odbieramy jako utrudnianie nam życia albo boską zazdrość o nasze przyjemności. Jaki absurd! No ale kiedy już człowiek w ten grzech popadnie, wtedy Bóg stwarza możliwość, stara się stworzyć możliwość właściwie do samego kresu ludzkiego życia, możliwość tego, aby ów człowiek pojął i zrozumiał biedę, w której żyje, aby dostrzegł i zobaczył swój opłakany stan, aby przekonał się o tym, jak bardzo cierpi w perspektywie grzechu i żeby mógł o to miłosierdzie, Boże miłosierdzie, miłosierdzie swojego niebieskiego Ojca zawołać. W tym Bożym współczuciu już objawia się jego miłosierdzie, bo zauważcie, że w tym miejscu jest sporo przestrzeni na ryzyko, które podejmuje Bóg. Przecież on nie ma gwarancji, że człowiek pojmie, zrozumie, że skorzysta, a jednak chce okazywać swoje miłosierdzie. Zauważcie, tu jest miejsce na krzyż Jezusa. Nie na Boga, który jest gotów posunąć się do ostateczności. On nie umiera tylko za tych, którzy uświadamiają sobie swój grzech. On umiera za tych sprawiedliwych i niesprawiedliwych, za skruszonych i za zatwardziałych w swoich grzechach. On umiera za wszystkich, czyniąc swoje miłosierdzie dostępnym i licząc na to, że przyjdzie taki dzień, kiedy ci, którym się wydaje dzisiaj, że go nie potrzebują, przejrzą na oczy, dostrzegą swój błąd, dostrzegą swoją winę, dostrzegą ten niespłacalny dług, który zaciągnęli i przyjmą w perspektywie Boże miłosierdzie. I teraz, kiedy patrzymy tak na Boże miłosierdzie, to jak wobec niego ma się objawiać, przejawiać, realizować nasze własne? Jak wobec tego Bożego miłosierdzia brzmi wypowiadany czasem przez nas pogląd: a kimże ja jestem, żeby sądzić? Naprawdę? Naprawdę nie mamy żadnych kryteriów, żeby powiedzieć: człowieku, skrzywdziłeś mnie, zadałeś mi ból, zgrzeszyłeś, uczyniłeś coś złego. Jeżeli nie mamy żadnych kryteriów, żeby tak stwierdzić, to tu nie potrzeba miłosierdzia. Bo jeszcze raz wrócę do tej prawdy. Nie ma miłosierdzia tam, gdzie nie ma winy.
Ono jest zbędne. Ono jest absolutnie niepotrzebne. Żeby móc mówić o miłosierdziu, potrzeba nam prawdziwego oglądu rzeczywistości, potrzeba nam dotarcia do prawdy. I do tej prawdy musi dotrzeć najpierw skrzywdzony. Po pierwsze, musi zobaczyć zło, musi zobaczyć winę winowajcy, musi zobaczyć ten ból, nie? Który został mu zadany. Musi to wszystko dobrze sobie obejrzeć. Po co? Ano po to, żeby uzmysłowił sobie, przypomniał albo uświadomił sobie na nowo wartość krzywdziciela dla siebie samego. Bo to właśnie ta wartość sprawia, że ja jestem gotów okazać miłosierdzie. Bóg widzi wartość w każdym swoim dziecku. Ja, kiedy widzę rzeczywistość w prawdzie, mogę sobie przypomnieć, dlaczego ten, który mnie skrzywdził, jest wart mojego miłosierdzia. A po trzecie, uświadomiwszy sobie prawdę, zobaczywszy wartość w krzywdzicielu, muszę ocenić, dokąd ja jestem w stanie się posunąć, żeby to miłosierdzie z siebie wykrzesać. Do jakiej ofiary? Bo bez tego prawdopodobnie w dużych, trudnych, bolesnych, problematycznych kwestiach, w relacjach z innymi, bez ofiary prawdopodobnie się nie da, nie znajdę w sobie takiej siły, żeby okazać miłosierdzie. I ocieramy się tutaj o heroizm. Niewątpliwie tak. Drodzy, taka postawa, ona bardzo mocno odwraca wzrok od siebie. Ona otwiera oczy również na cierpienie mojego krzywdziciela. Bo człowiek, który grzeszy, który zadaje ból innym, bardzo cierpi. I heroizm polega na tym, że ja cierpiąc również, a może cierpiąc najpierw, cierpiąc bardziej, wychodzę poza to moje cierpienie, wyglądam jakby spoza niego i dostrzegam cierpienie w moim krzywdzicielu, które tak naprawdę tylko ja mogę przerwać. To jest heroizm. I do tego, zdaje się, sami z siebie nie jesteśmy zdolni. Ale jednakowoż Jezus nam mówi, odpuszczajcie, dawajcie. Innymi słowy, jesteście do tego zdolni. Jesteście do tego zdolni mocą Ojca waszego, który jest miłosierny i który taką postawę nieustannie reprezentuje wobec was. I znowu, kiedy patrzymy na naszą religię, na chrześcijaństwo, to widzimy, jak niesamowicie jest ona wymagająca. Naprawdę chrześcijaństwo to nie jest tylko kult i to nie jest tylko tradycja. Chrześcijaństwo to jest życie. I ono jest albo widoczne w życiu codziennym, albo nie ma go wcale. Ale chrześcijaństwo mamy przeżywać w prawdzie. Chrześcijaństwo, które zakłada postawę miłosierdzia, czerpie swoją siłę do tak heroicznych aktów i gestów z Boga samego, z Jego miłości miłosiernej. Drodzy, nasza wiara jest pewną sprawnością. Ona musi być, powiedzielibyśmy, ćwiczona. Kiedy jest ćwiczona, to tak jak nasze ciało nabiera pewnej sprężystości i łatwości w wykonywaniu kolejnych ćwiczeń. Innymi słowy, im częściej przebaczam, im częściej okazuję miłosierdzie, tym łatwiej przychodzi mi realizować te jezusowe wskazania ewangeliczne. A to, czego się nie nauczę tu, na ziemi, tego będę musiał się nauczyć po śmierci. Po cóż więc odkładać na później coś, co mogę zrobić dziś? Po cóż mam przebaczać po śmierci, kiedy mogę to zrobić teraz? Po cóż mam po śmierci dopiero moje sprawy z innymi roztrząsać, dostrzegać i tam pokutować za coś, czego nie zrobiłem dziś? Bóg nie odkłada przebaczenia nam na jutro. Bóg przebacza nam dziś. Bóg okazuje nam miłosierdzie dziś, zawsze, ilekroć go o to poprosimy. Niech więc ten, który jest pełen miłości miłosiernej, okaże ją wam dziś
jutro i zawsze, poprzez błogosławieństwo, którego dla was wszystkich upraszam. Niech was błogosławi, strzeże, umacnia i nieustannie nasyca swoim miłosierdziem Wszechmogący Bóg Ojciec i Syn, i Duch Święty.